Proszę Państwa, do kolejnego punktu. To jest informacje przewodniczących komisji problemowych. Bardzo proszę Państwa przewodniczących komisji problemowych, jeżeli chcą zabrać głos, to bardzo proszę. Ja chciałam przekazać uwagi mieszkańca Żywicianu przy Starszy, który kiedyś mnie zaczepił na kasie startowym i strasznie ubolewał z tego powodu, że my budujemy wybieg dla psów w momencie, kiedy dzieci są w potrzebie w przedszkolach, w szkołach i powinniśmy dzieciom pomagać, a nie psom budować wybieg. Szczególnie, że z tego wybiegu to nie korzystają mieszkańcy, ponieważ ten wybieg jest niekoszony, ma wysokie jakieś tam nie wiem, czy trawę, czy jeszcze coś innego. Więc psy najchętniej biegają po tym ogrodzie, w ogrodach Nowej Huty, a nie po wybiegu. No i w ogóle strasznie dużo mi nagadał, ponieważ obiecałam, że przekażę to na sesji, więc przekazuję. Dziękuję bardzo. Panie Zosiu, dodam do wyjaśnienia, że ten psi wybieg nie musi nazywany z naszych środków, tylko z miejskich, więc to jest jeden z programów, który miasto realizuje w wielu dzielnicach. Stąd też, kiedy pojawia się propozycja, aby w naszej dzielnicy ze środków miejskich sfinansować taką inwestycję, no to postanowiliśmy skorzystać z tych środków, no bo te środki by przepadły. Natomiast jeżeli byśmy chcieli na inny cel, no to one by po prostu pomyślały. Ale dlaczego tego nikt nie kosi? Uprawiający seks czasowy. Tam jest za wcześnie rozmawiać o tym, jak ten wybieg jest zrobiony, czy nie zrobiony, czy utrzymywany, czy nie utrzymywany. Wybieg zostanie zakończony pod koniec listopada, tak mamy w piśmie, które nas informuje. Na razie wybieg to jest tylko i wyłącznie pierwszy etap, mają być dwa etapy dla dużych psów i dla małych psów, a potem wybieg średni. Co moim zdaniem no też może jest niezbyt trafione, bo powinny być dwa wybiegi dla bezdomnych psów w różnych miejscach. Ale to jest projekt miejski, wskazaliśmy jeden, jest dobry do tego celu. Dziękuję bardzo. Tego zostawić dwa zdania, tak? Jedno. Znaczy ja po prostu też odnoszę się do wybiegu. Zresztą popieram Zosię o tyle, że jest ogrodzony ten teren i tam są rosną chaszcze. A wokół terenu, czyli jest ogród pani Ani nasz projekt. Dalej jeszcze jest tego, wszystko jest ładnie wykoszone, a cały teren tylko jego wybiegu jest wygląda fatalnie. Ja dzwoniłam do Zbitu, pani Ewa Tudek miała w ogóle się rozeznać, co Janusz Grumarek, ale po prostu o to mi chodziło, że powinni to wykosić, żeby to tak nie raziło, bo to tak wygląda, że obrobiliśmy teren sobie haszczem z tym płotem i my fatalnie to wygląda. Dlaczego oni nie koszą? No bo to jest skończone i tak tego, na to powinni to chyba wszystko jakoś wygląd był. No. Dziękuję bardzo. Panie Dobra. Przewodniczący Komisji Problemowych, pan wicepana Maćka Kotarczyka. Nie, chciałem w sprawach bieżących, także. Dobrze, płynnie przeszliśmy. Jeszcze nie, teraz drodzy Państwo, informacje zarządu.